Dzień dobry. Rozmawiam z literatem opolskim Harrym Dudą, który przez 3 kadencje pełnił funkcję prezesa Związku Literatów Polskich oddział w Opolu. Jak wspomina Pan tamten czas, kiedy wstąpił Pan do Związku? To był rok 1977, kiedy wstąpiłem do Związku. Przyjęty zostałem, ściślej mówiąc, bo to się tak nie wstępuje. Trzeba być przyjętym po spełnieniu pewnych wymogów. Otóż wtedy, kiedy do Związku zacząłem należeć, no ci ludzie, znaczący bardzo, to by wiele nazwisk należało wymienić. No niestety, z tych osób, z tego czasu nikt już nie żyje. Także mogę powiedzieć pod tym względem, niestety jestem ostatnim Mohikaninem, jak to się zwykło w takich razach mówić. A czas był dla literatów, dla literatury, mówiąc ściślej, bardzo sprzyjający. Imprez była wielka liczba, właśnie przez Związek Literatów inicjowanych i przeprowadzanych. Przede wszystkim spotkania autorskie, które były normalną praktyką, niemal codzienną. Były niezwykle liczne na obszarze całego, praktycznie rzecz biorąc, województwa opolskiego. Dodać trzeba, że w tamtym jeszcze czasie istniała Wiosna Opolska, bardzo wielka, właściwie ogólnopolska impreza, pod nazwą Festiwal Artystyczny Ziem Zachodnich i Północnych, Wiosna Opolska, gdzie rozgrywały się konkursy z rozmaitych dziedzin sztuki, nie tylko literatury. Potem Związek Literatów inicjował tak zwane Opolskie Dni Literatury, których odbyło się 7 odsłon. W nieco późniejszym czasie praktykowaną imprezą była to impreza pod nazwą Słowo, Obraz, Dźwięk, która odbywała się cyklicznie w Filharmonii Opolskiej. Były to Dni Urbanowe na przykład, również inicjowane, sterowane i przeprowadzane właściwie przez oddział Związku. No a w latach po przełomie, po 1989 roku, trzeba powiedzieć, że znaczenie wielkie miała Oficyna Literacka Wers, którą miałem okazję i przyjemność założyć. Dzięki temu oddział, który właściwie znajdował się już na progu śmierci naturalnej, w tym sensie, że liczba osób koniecznych do istnienia oddziału spadła właściwie poniżej tej wymaganej, ale dzięki właśnie Oficynie Literackiej Wers, gdzie blisko 60 pozycji wydawniczych się ukazało, bardzo wiele osób miało szansę dostać się do Związku, stworzyć ten Związek niejako od nowa. Z Pana opowieści wynika, że Związek Literatów Polskich, oddział Opolu, miał wpływ na kształt życia literackiego, poważny wpływ. Z całą pewnością tak. W ten sposób to się odbywało, po prostu no byliśmy tym ośrodkiem, który w tej dziedzinie no odgrywał, no co tu dużo mówić, jednak wiodącą rolę, oprócz oczywiście tych instytucji kultury, które istniały. Przekazał Pan liczne zbiory dokumentów Związku Literatów Polskich, oddział w Opolu, do dyspozycji Wojewódzkiej Biblioteki. Wśród przekazanych przez Pana rzeczy znalazła się laska Rafała Urbana. Jak to się stało, że wszedł Pan w jej posiadanie? Miałem zaszczyt być zaprzyjaźniony z nim, no może przyjacielem, to może za dużo powiedziane z racji na wielkość i tej postaci, a przede wszystkim jego wiek. W którymś momencie zaproponowałem mu wymianę, ponieważ miałem taką laseczkę jeszcze z czasów harcerskich. Zaproponowałem w którymś momencie, czy nie zechciałby się ze mną zamienić na te laski. On się uśmiechnął i z przyjemnością się ze mną zamienił na tę laskę moją, a po latach tą niezwykle dla mnie cenną pamiątkę postanowiłem do zbiorów specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki przekazać, aby istniała, była, bo to przedmiot, który się nie starzeje, który będzie trwał wiele, wiele lat, kiedy nas już dawno nie będzie na świecie. Ta
wystawa powstała przy okazji jubileuszu 65-lecia powstania Opolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Ten związek powołano, ten oddział powołano 16 lipca 1955 roku, ale to nie były rzeczywiście początki ruchu w ogóle literackiego na Opolszczyźnie. Takim prapoczątkiem, praoddziałem można by rzec, był Zespół Pisarski, powołany w 1953 roku, który spowodował powstanie, utworzenie u nas oddziału ZLP na Opolszczyźnie właśnie. Była to grupa pisarzy, grupa poetów, która przez dwa lata intensywnie działała, co zaowocowało właśnie otwarciem oddziału polskiego ZLP. Może jeszcze jako ciekawostkę dodam, że pierwszym prezesem opolskiego oddziału był Rafał Urban, a najstarszym członkiem tego oddziału był Jakub Kania. Na 70 planszach wystawy znalazły się archiwalne i współczesne zdjęcia, dokumenty, które mówią o tym, jak funkcjonował przez te lata Związek Opolski Oddział Związku Literatów Polskich, dokumenty poważniejsze, takie jak na przykład oświadczenie w sprawie pomysłu próby likwidacji województwa opolskiego, a także nieco może lżejszym kalibrze dokumenty, z których można dowiedzieć się, co wchodziło w skład wyposażenia biura wtedy Opolskiego Oddziału ZLP, sprawozdania z pracy, protokoły. Poza tym są na wystawie, znajdują się sylwetki członków Opolskiego Oddziału ZLP, ich twórczość, fragmenty wierszy, okładki książek. Wiele publikacji członków Związku Literatów Polskich znajduje się w zbiorach w Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. I też zapraszamy serdecznie do wypożyczania książek z ich twórczością właśnie. Kto aktualnie należy do zarządu Związku Literatów Polskich Oddziału w Opolu i jak długo istnieje ten nowy zarząd? Wybraliśmy młodą, mniej znaną w środowisku, a szkoda, bo czas na to, żeby wreszcie ją dobrze poznać, młodą osobę, Adriannę Jarosz na prezesa. Ona swoje szlify literackie zdobywała w środowisku krakowskim, ale kończyła naszą uczelnię opolską. Tutaj także pracuje na Opolszczyźnie i rzeczywiście jest bardzo, to był dobry wybór. W zarządzie jeszcze jest wiceprzewodniczącym naszego oddziału, jest profesor Stanisław Niecieja. Tutaj chyba nie muszę przedstawiać osoby. Jest jeszcze rękę na naszych bardzo skromnych funduszach trzyma Renia Blicharz. Jest członkiem Walter Pyka. No i ja jestem sekretarzem.